miał pomóc policji złapać Maksymiliana F. Zaskakujące słowa pracownika ZOO. Na początku grudnia cała Polska przez kilka godzin żyła jedynie sprawą poszukiwań Maksymiliana F. Mężczyzna, który uciekł z radiowozu, oddając śmiertelne strzały w stronę dwóch policjantów, ostatecznie został złapany, a cała wdzięczność spłynęła wówczas na wrocławskich mundurowych. Tymczasem w sprawie jest jeszcze jeden, cichy bohater. To pracownik ZOO, który powiadomił służby o tym, że widział bandytę. Niestety, do dziś nie doczekał się on nawet słowa podziękowania. Tragedia we Wrocławiu. Maksymilianowi F. grozi dożywocie. Do strzelaniny we Wrocławiu, w wyniku której zginęło dwóch policjantów konwojujących Maksymiliana F. doszło w piątek 1 grudnia przy ulicy Sudeckiej. Na szczęście, przestępcę, który po dokonaniu zbrodni zbiegł z radiowozu w nieznanym kierunku, udało się schwytać następnego dnia nad ranem. Teraz mężczyzna jest w areszcie. Grozi mu dożywocie. Jeszcze zanim 44-latek wpadł w ręce policji, do Wrocławia zjechali funkcjonariusze z różnych zakątków Polski, mający pomoc w akcji poszukiwawczej, a komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk wyznaczył nagrodę 100 tysięcy złotych dla osoby, która wskaże miejsce pobytu bandyty lub w inny sposób przyczyni się do jego ujęcia. Jak się później okazało, taką osobą był pracownik ochrony wrocławskiego ZOO. To właśnie nieopodal tego obiektu zatrzymano Maksymiliana F. Ogromna nagroda trafi w ręce mundurowych. Jak informowali dolnośląscy mundurowi, nagroda wyznaczona przez generał Szymczyka nie trafi do jednej osoby, ale zostanie rozdzielona pomiędzy funkcjonariuszy, którzy, jak podał rzecznik KWP we Wrocławiu, na co dzień uczestniczą w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, bo to oni narażają swoje życia dla naszego bezpieczeństwa. ASP, sztab Łukasz Dudkowiak nie zapomniał jednak o wkładzie w ujęcie Maksymiliana F., ochroniarza z ZOO, zapewniając, że zostanie on specjalnie wyróżniony. O formie nie chciał wypowiadać się bardziej konkretnie i przekazał, że sygnał ze strony mężczyzny miał znaczenie, ale 44-latka złapano godzinę po wpłynięciu zawiadomienia, w innej części Wielkiej Wyspy. Mówimy zatem o pośredniej pomocy w zatrzymaniu, tłumaczył. Cichy bohater nie kryje żalu. Do pracownika ZOO dotarł tymczasem dziennik Fakt, który usłyszał nieco inną wersję wydarzeń z 2 grudnia. Jak czytamy, ochroniarz jest rozżalony i twierdzi, że do dziś nie odebrał żadnego telefonu z podziękowaniami od policji. Kontakt z mundurowymi ograniczyć się miał do przesłuchania. Mężczyzna utrzymuje ponadto, że wiedząc o trwającej obławie, gdy tylko zauważył i rozpoznał poszukiwanego, zadzwonił pod numer alarmowy i przekazał posiadane informacje. To było 8:03, a kilka minut później były już u mnie 3 patrole, a wszyscy uczestniczący w obławie otrzymali rozkaz przyjazdu na Wielką Wyspę. Momentalnie wokół mnie zrobiło się niebiesko i niecałą godzinę później dowiedziałem się, że go złapano, opowiedział ochroniarz. Pracownik ZOO deklaruje, że wcale nie chce 100 tysięcy złotych, które jego zdaniem powinny trafić do rodzin poległych policjantów. Jest mu tylko zwyczajnie przykro, bo czuje się zlekceważony. Gdyby nie moja pomoc, to wątpię, czy udałoby się tak szybko zatrzymać tego bandytę, uważa.